Nazywam się Dominika Fijał, jestem autorką bloga Czytam, bo chcę i już znajdziecie go pod adresem dofi.com.pl. Chciałabym opowiedzieć o książce Albeny Grabowskiej, dr Anna. Możecie ją zobaczyć właśnie teraz. Ona jest drugą częścią takiego cyklu Uczniowie Hipokratesa. Pierwszy tom znajduje się nade mną, nosi tytuł Doktor Bogumił. Chciałabym opowiedzieć o tej książce, parę słów o niej, ale najpierw wspomnę o autorce. Albena Grabowska jest autorką takich książek jak Stulecie Winnych. Jeżeli ich nie czytaliście, to być może oglądaliście serial telewizyjny, który jest bardzo popularny. Albena Grabowska napisała sporo książek, m.in. Matki i córki, ale tworzy również dla dzieci. Z zawodu Albena Grabowska jest lekarką, neurolożką. Dzisiaj nikogo nie dziwi kobieta znajdująca się na stanowisku lekarza, prowadząca praktykę lekarską. Jednak w XIX wieku nie było takiej możliwości. Kobiety nie mogły ani studiować, ani być lekarzami. I za sprawą książki Doktor Anna możemy poznać pierwszą kobietę, która właśnie na ziemiach polskich zdobyła praktykę lekarską. Jak to się stało? Przekonacie się, że to wcale nie było takie łatwe zadanie. Ale najpierw o pierwszym tomie Uczniów Hipokratesa. Na blogu dofi.com.pl pisałam o książce Doktor Bogumił już jakiś czas temu. To był pierwszy tom cyklu. I ta historia była opowieścią fikcyjną, w której wpleciono historię również ludzi, którzy zrewolucjonizowali medycynę. W powieści Doktor Anna sytuacja jest podobna, to znaczy oprócz historii fabularnej otrzymujemy również losy postaci, które wpłynęły na medycynę, ale Doktor Anna jest postacią autentyczną, to znaczy kobietą, która właśnie jako pierwsza zdobyła praktykę na terenach polskich. Polska była wtedy pod zaborami i mówimy o zaborze rosyjskim. Doktor Anna Tomaszewicz studiowała w Curychu. Pod zaborem rosyjskim kobiety nie mogły studiować. Anna zdobyła wykształcenie, też okazała się świetnym naukowcem, jednak postanowiła wrócić tutaj i podjąć praktykę lekarską. Okazało się to niemożliwe, ponieważ Warszawskie Towarzystwo Medyczne nie przyjęło jej do swojego grona. Jednym głosem Anna Tomaszewicz przegrała i niestety nie mogła na terenie zaboru rosyjskiego, to znaczy w Warszawie, praktykować. Jednak doktor Anna się nie poddała, postanowiła działać. Za sprawą pewnej podpowiedzi ruszyła do Petersburga i postanowiła o tę zgodę prosić władza, dokładnie cara. Czy jej się to uda? Czytając tę historię możecie się o tym przekonać. I tutaj dodam, że pewne elementy fabularne mogą się wydawać nieprawdopodobne. Może się wydawać, że Albenę Grabowską tutaj fantazja może trochę poniosła. Jednak to, co jest takie najbardziej nieprawdopodobne, okazuje się, że miało miejsce naprawdę. Chodzi o to, że doktor Anna praktykowała w haremie dla samego sułtana, który przybył z wizytą do Petersburga. Doktor Anna wraca do Warszawy w 1880 roku, może podjąć praktykę, jednak Warszawa, o jakiej tutaj mowa, to zupełnie inne miasto niż dzisiaj i dzięki powieści możemy zobaczyć, jak wyglądała ta XIX-wieczna Warszawa, dokładnie pod koniec tego wieku. I z jakimi problemami zmagali się lekarze. Doktor Anna, jako osoba bardzo nowoczesna, która dbała o to, aby jej metody leczenia właśnie też były takie nowoczesne, no nie miała łatwego zadania.
czytając tę historię, właśnie możemy się dowiedzieć o tym, jak to wyglądało, z jakimi problemami zmagali się ci lekarze, którzy chcieli iść z duchem czasu. I doktor Anna właśnie do takich osób należała. Kiedy czytamy drugi tom z serii Uczniowie Hipokratesa, szybko zapominamy, że mamy do czynienia z postacią istniejącą naprawdę. Wciąga nas fabuła i historia, z którą mamy do czynienia. Aubena Grabowska nawiązuje wprawdzie do pierwszego tomu, jednak osoby, które nie znają pierwszej części, spokojnie mogą sięgnąć po doktor Annę, gdyż obie części wprawdzie łączą pewni bohaterowie, jednak nie są to, nie trzeba znać dokładnie tej fabuły z pierwszej części, żeby orientować się w tym, co się dzieje w drugiej. Historia doktora Bogumiła i doktor Anny, te historie oddziela mniej więcej 20 lat, może 30. I pojawia się główny bohater, znany nam z pierwszej części, doktor Bogumił, choć ważniejszą rolę odgrywa tutaj jego córka, która chciałaby też pójść śladem doktor Anny. I doktor Bogumił będzie dopingował obu kobietom, jednak córka doktora okaże się osobą zupełnie inną niż doktor Anna, ponieważ pierwsza polska kobieta była bardzo zdeterminowana do tego, aby osiągnąć swój cel, a córka doktora Bogumiła nie będzie miała takiego charakteru niezłomnego jak właśnie doktor Anna. Jednak stopniowo będzie zauważała swoje błędy i będzie próbowała z tych swoich kłopotów się wykaraskać. Pomoże jej w tym oczywiście doktor Anna. Zachęcam do sięgnięcia po powieść Aubeny Grabowskiej. Mamy okazję poznać doktor Annę, pierwszą kobietę, która postanowiła leczyć na ziemiach polskich. I choć mówimy o książce liczącej niemal 500 stron, szybko zapominamy, że mamy do czynienia z powieścią opartą na faktach. Fabuła jest tak wciągająca, że książka pochłania się bardzo szybko, a bohaterowie stają się nam bliscy. Trzymamy za nich kciuki, dopingujemy im i towarzyszymy doktor Annie w trudnej pracy. Pisarka w sposób plastyczny i dokładny buduje świat przedstawiony. Kreuje również takich bohaterów z krwi i kości, którzy są przekonujący. I bardzo dobrze się tę historię poznaje. Szybko zapominamy o tym, że książka liczy 500 stron. Wciągamy się w fabułę. Książka została wzbogacona również w historię ludzi, którzy dokonali jakichś przełomów, niekoniecznie w medycynie, ale przyczynili się do tego, że medycyna mogła się rozwijać. I te historie oraz perypetie głównej bohaterki, losy postaci drugoplanowych są bardzo wciągające, dlatego zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, ale również dlatego, że mamy okazję poznać doktor Annę, postać, która istniała naprawdę, i dowiedzieć się nieco więcej na jej temat, ponieważ jest to osoba, o której niewiele z nas słyszało, a naprawdę warto się na jej temat nieco więcej dowiedzieć. Mam nadzieję, że przekonałam Was do tej książki i dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Cześć!